Ten kombajn od firmy Korbanek myśmy byli jakoś w czwartek, a we wtorek następnego tygodnia już przyjechał na lawecie. Oczywiście sensacja, nowy kombajn. Uruchomienie, no także zrobiliśmy późnym wieczorem, późnym popołudniem dopiero wjechaliśmy na pole, które było zacięte, zaczął klas jeszcze, a ten już kończył. I co najcięższe mi było, klas dominator miał normalną skrzynię, a tutaj nie ma sprzęgła, nie? Ja wciskałem ten tutaj uchwyt z całej siły, jak przy każdej gdzieś tam końcówki, nie zanim się nauczyłem, no przejście, przepaść. Wiadomo, to nie była moczka, to bardziej był instruktaż, no ale niemniej jeszcze w ubiegłym sezonie zrobiliśmy 27 hektarów tym kombajnem. Co ciekawe, spodobało mi się jego ułożenie, bo mamy też łubin, on jest bardzo niziutki i jego układanie na ziemi powoduje to, że bardzo łatwo się zbiera takie rośliny. Nie trzeba nic właściwie pilnować, ułożysz header, dajesz do przodu i tylko sam jedzie, no, do przodu dasz i on sam jedzie, także do takich właśnie niskich no jest idealnie. W tym roku zrobił następne 70 hektarów, już to już także mamy 96 zrobionych ogólnie. Jeżeli chodzi o wydajność jego, no to zależy co się, jaką, znaczy co mamy mucić, nie? Jeżeli mamy tam bardzo gdzieś gęsty był rzepak, tam stoi stół do rzepaku, jeżeli bardzo gęsty, no to troszeczkę trzeba zwolnić, no bo wszystko ustawienie, no to co komputer mówi, to jest jedno, nie, co pokazuje książka, ale życie zawsze daje co innego, w tym roku drobny rzepak, więc trzeba było troszeczkę zwolnić, troszeczkę przestawiać te sita, troszeczkę ustawiać inaczej bęben, jak tam wszystko pisze, ale to wiadomo, każdy kombajnista wie, że to, co zawsze jest na papierze, to jest jedno, nie, a to, co pokazuje życie, to jest drugie. Zawsze trzeba jednak tam gdzieś popatrzeć z tyłu, ile się tego wyrzuca. Rzepak był w tym roku także na dole, gdzieś tam na dole lepszym polu był taki dość fajny, no ale góra już był drobniutki, no i trzeba było tak dostosować prędkość, że tam na dole, żeby lepiej wziąć to, co z góry, a na dole troszeczkę wolniej i spokój. Wydajność, znaczy ja tak, hektar spokojnie, czy tam bardzo mocnym, jak przężyto, czy żyto, bardzo dużo więcej słomy, nie? No to tak hektar 20, hektar, no to ostatecznie gdzieś tam, no do półtora, nawet do hektar 70 przy jakichś jęczmieniach, które są po prostu mało słomy, a header znów ułożony na ziemi bardzo ładnie bierze. No chyba, że gdzieś tam mieliśmy jakiś momencik, że gdzieś tam zwierzyna albo coś i bardzo był położony, no to wtedy troszeczkę zwolnić, żeby te nagarniacze zdążyły jednak podnieść to, no bo szkoda, każdy kłos się liczy i wszystko trzeba zebrać. Paliwa ile żre? Każdy trochę żre, ale tutaj moglibyśmy zobaczyć, musiałbym przynieść kluczyk, ale w granicach 11 litrów na godzinę. 11,4, także przeliczając, że w najgorszym wypadku to jest 11, no ale jak już jechaliśmy po prostu 1,5 hektara na godzinę, no to można sobie przeliczyć, że to już wtedy spada poniżej 10 to żarcie tego paliwa. Poza tym tutaj sam silnik sobie dodaje. Silnik dodaje po prostu tyle mocy, ile mu potrzeba na dane zboże. Na daną, także jak się je tutaj tak młócę w granicach 54-60% mocy, czyli jeszcze jest zapas. Także ja myślę, że jakby było trochę mi szkoda, tak problem mówiąc, tak zasuwać, bo nie daj Boże gdzieś kamień wlecę i no bo mamy też taki pola, że akurat w tym roku jęczmień był na takim kamienistym, niby się zbiera, ale wszystko jedno. I tam można było poposuwać w granicach, no nie wiem, 6-7 km na godzinę,
Także ta wydajność na pewno byłaby dużo większa, ale strach byłoby złapać kamienia, no bo szkoda. Szkoda, bo tu idą żyletki i złapiemy gdzieś zaraz na przenośniku, to na wszystko się haracza i no i tak zaczepiłem. Mój jeden kamień zaczepiony jest ślad na boku. Jeżeli chodzi o HD, dlaczego wybrałem 4-metrowy? Można, znaczy, on mógłby pracować w zupełności na 5-metrowym, ale klas dominator miał właśnie ten 5-metrowy, no i troszeczkę przejazdy, znaczy tu mamy polne, dużo takich polnych dróg obsadzonych drzewami, nawet przejazdy z pola na pole, no nawet jak będzie 200 metrów, czasami trzeba było zdjąć header. No w starych modelach to czasami jest trudno zdjąć, trzeba się troszkę namęczyć, schodzi, to dłużej schodzi zakładanie, rozkładanie niż sama mocka. Tym się mieszczę, teraz tą czwórką się mieszczę, bo tutaj nie ma problemu. A powiedziałbym tak, w zupełności mi wystarcza jeszcze nawet 30-40 hektarów, spokojnie można zrobić. Także mi akurat, jeśli chodzi o 4-metrowy header, to w zupełności jest wystarczający, idzie ogarnąć. No i takie jak na tym headerze, czy czasami jak kusiło się zboża ościste, takie powiedzmy jakąś tam pszenicę ostną, jakieś duże pszenżyta, no to trzeba było troszeczkę zwolnić, ponieważ ślimak w środkowej fazie, jak to wszystko złożył, tego 5 metrów do jednego, no to trochę było już, trzeba było czekać, bo się już tam troszeczkę jakby nawijało, przerzucało, nie? Tutaj takich problemów nie ma, ale za to można sobie pospieszyć, jeżeli ktoś chce szybciej, nie ma sprawy. Trochę tam oszukać komputer, nie? Bo on zaraz wskaże, że są za duże ubytki, nie? Tam dostosować i można jechać szybciej, jak ktoś chce. Ale jak ktoś bardzo chce 5-metrowy, to chyba daje się, że do tych modeli można i 5-metrowy header sobie założyć. Ciekawe, miałem powiedzieć ciekawostkę jeszcze o stole do rzepaku. Kupowaliśmy kombajn. No a jakoś wtedy było tak, że no nie wiem, zapomnieliśmy o stole do rzepaku, czy coś. No była kwestia, że trzeba będzie kupić, bo wiadomo było, że rzepaku to się troszeczkę uprawia. Nawet rozmawiałem wtedy tam z przedstawicielami firmy Korbanek tam na miejscu w Tarnowie. No i padła jakaś cena. I trzeba przyznać, że stół do rzepaku kupowaliśmy dopiero przed tym sezonem. No ale Korbanek dotrzymał słowa i dał w tej cenie, jaką zaproponował w 2018 roku. Także no, to się liczy. A stół po prostu tucholski. Jak będę mucił rzepak w przyszłym roku, zapraszam. Super, super, jest bardzo szeroki i naprawdę spełnia swoje zadanie. Dwie kosy, spokojny, mechaniczny, ale zapraszam, jak to pięknie wygląda, jak ten łan wchodzi. Jest bardzo szeroki stół i też jestem zadowolony. No i plus dla Korbanka, że dotrzymał słowa z ceną. Ale oczywiście ceny nie powiem, no bo jak to mówią dżentelmeni, nie mówią o cenie, ale zadowolony jestem. Moje pierwsze zderzenie z firmą Korbanek to jest z 1992 roku. To jest ten Ursus 3512. No wtedy firma Korbanek dopiero się rozwijała. To było chyba jeden budynek i malutki placyk. I pamiętam to dokładnie, bo jeszcze wtedy takie były luksusy, że trzeba było samemu ten ciągnik do domu jakoś sprowadzić, więc po prostu z Tarnowa jechałem ciągnikiem przez Leszno, Głogów i tak dalej. No a w ubiegłym roku to już taki mały ciągnik, a w ubiegłym roku to już firma Korbanek postarała się o to, aby taki większy zakup już dostarczyć na swój koszt. Także taka wielka klamra, która za no, parę ładnych lat, 92 do 2018, a teraz 19. No, myślę, że a może jeszcze dłużej córka zaczęła gospodarować, no więc pewnie jeszcze się
Kiedyś przyjedziemy do Tarnowa i coś może jeszcze porozmawiamy z firmą Korbanek na temat jakichś innych zakupów. Myślę, że gdyby była bliżej, znaczy, no wiadomo, że od 92, no trzeba przecież, człowiek coś inwestuje, tylko że troszeczkę jest daleko, a przedstawiciele, no zawsze muszę jednak, ja jestem taki typu, taki rolnik, nie, że żeby kupić coś, to muszę to dotknąć. Także jak byłem w firmie Korbanek, to właśnie tamten kombajn, nie, to właśnie on sobie stał spokojnie, jego musiałem dotknąć, żeby kupić, nie. No, ale wiadomo, że nigdy sam nie podejmuję takich decyzji. Zawsze jednak no, z żoną gospodarzymy, no i to jednak musi być taki zakup przemyślany. Zresztą ten też z żoną kupowaliśmy. Ale ten był całkowicie za gotówkę, no ale to były całkiem inne czasy.